Halo, witam wszystkich. Isajki z tej strony i Arlinka. Cześć. Hejo. Patrzyliśmy na ciebie z zaplecza. Kolejny odcinek 7 Days to Die, ale muszę wam pokazać koty. Patrzcie, jakie ładne. O. Tak się tulimy, jak śpimy. Czy my między nagraniami zrobiłyśmy tak? Zrobiłyśmy sobie resztę, powiedzmy, zbroi. Maska i rękawiczki. Do tego Arlinka przygotowała dla nas kolektor tutaj na wodę, tylko trzeba go postawić. I pytanie, czy on musi być na zewnątrz? Na razie go postawimy chyba... Ło, ogromny musi być na zewnątrz. A może nie jest aż taki ogromny. A to ty. Tu się zmieści? Nie zmieści się. Tylko kwestia tego, że jak żubiaki będą atakowały dom, to on będzie nam będą nas niszczyć, ten kolektor. Możemy dać na dachu. Zrobić bloki na płasko i postawić na dachu tam, co tą skrzynkę wystawiłyśmy, co nam wystaje. Tak naprawdę. Ja bym zrobiła testowo i wstawiła go gdziekolwiek tutaj, gdzieś w środku w domu. Zobaczyła, czy będzie zbierał wodę. No dobra. Gdzieś, byle gdzie, gdzieś go wróg wstawnie, gdziekolwiek. Tu się nie zmieści. Tutaj jest stół. On wymaga dużo przestrzeni, tu poczekaj. Może tu? No i niech się zbiera. Chyba działa, bo coś tam miga. Kolektor Rosy. No zobaczymy. Idziemy, tak? Pytanie. Idziemy po questa, czy idziemy coś zlutować? W sumie i tak lutujemy przy questach. Tak, tak. Questa, zdecydowanie questa, bo te questy w ogóle swoją drogą, one są teraz na pierwszym poziomie, a one będą się ulepszać z czasem, jak będziemy je robić. No, tylko bardziej mi chodziło o to, że pasuje nam trochę jedzenia znaleźć i wody. O, no, to przy okazji. Wiesz, co by było dobre miejsce na coś takiego? Jakiś sklep. No. O, puszka. Idealnie. W koszyku? Żywność 10, ale to... Super. No. 10 to jest mini. To jest nasza stała droga do tego. Kolegi. Teraz trzeba będzie w nagrodę od niego brać jednak to jedzenie. Chyba tak. Masz rację. Ale też wydaje mi się, że jeszcze kilka książek z gotowaniem i będziemy mogły sobie już robić jakieś mięsko, bo mamy w sumie surowe mięso, ale nie znamy żadnego przepisu, żeby z niego skorzystać. Za takie słuchawki rozładują. Też słuchałam przez chwilę u mnie, bo też coś zapiszczało. Idę zobaczyć jeszcze to białe autko. I biegnę za tobą. Łek, zjechałam ładnie. A to nie wiem w sumie, gdzie, czy to dźwięk był w takim razie. A nie, ty byś mojego nie słyszała. Pusty. Biały sedan. Pusty sedan. No idzie on uciek. Nie biegnę. O, pieniek. To trzeba zobaczyć, czy miodzik jest. Koniecznie, bo rzeczywiście ja tu ostatnio cierpiałam na zatrucie, ale... Już jest lepiej. Czy to zepsute mięso? Ono będzie się wykorzystywać do czegoś później? Bo do jedzenia no to tak... Tak. Średnio, ale na jakieś pułapki myślę, albo przynęty, albo coś. A kliknij na nie w ekwipunku i powinnaś mieć tam opcję naciśnięcia przepisy. Że, jakie przepisy można z niego zrobić? No jest. Żyzna ziemia... O, pigułki z nich! Potrawka, żula, puszka... Ale nie, ważne. Przepis taki. Never mind. Dobra, szukamy mniej więcej questów w tej samej okolicy, prawda? Znaczy, ja nie mam żadnego questa teraz, więc wybierz sobie jaki chcesz. Zawsze jakieś blisko spróbuj, stara się wybierać. Żeby nazwa była taka jakaś, nie, że właśnie jakaś kopalnia, mining czy coś, tylko żeby było... Nie mogę wybrać pracy. To znaczy? Nie mogę, on nie ma, tak jakby roboty nie miał. Muszę sprawdzić te questy. Nie masz questa? Dalej mam tą eliminację do zrobienia. To co to było ten... Bo nam jak wyszłyśmy z gry wcześniej, wyskoczyło, że mamy jakąś nieudaną misję. Porażka w czymś. Ale mam dalej to wyeliminuj zombie. Nie da się z tego zrezygnować. Ten mining. No. A ona jest na zachód, nie?
gdzie ona jest. Idź do punktu. Teraz ci powiem. West. Dobra. No, idealnie na West. Ja też wzięłam. No, to ja też wziąłem jakąś na West, to możemy przy okazji zrobić dwa questy i dopiero wrócić. Dobra. To tamtą, tą moją to zrobimy tak, że ją zrobimy i wytniemy, bo co, będziemy dwa razy w tym samym miejscu biegać. Ziup, gniazdko mówisz? Rety, ta staminka, rzeczywiście musimy coś koniecznie zjeść. No, teraz coś się znajdzie. Zawsze można spróbować pić tę wodę z rzeki i się rozwolnienia dorobić. Jasne, że tak. Pyrkać, pyrkać. A mam też zebrania? Nie mam. Pytanko, masz tą misję swoją na mapie zaznaczoną? Bo zazwyczaj, a nie, może jej nie widzę. Może widziałam swoją i dlatego wiedziałam, gdzie iść. Nie, powinnaś widzieć moją teraz też. A ja twojej nie widzę w ogóle. A, bo my nie jesteśmy w drużynie. A, no tak. Bo przecież no nowa, jak się do gry wchodzi. Racja. No. No. No, od razu lepiej. 500 do twojego. 200 do twojego, tak? Mój jest... Mój jest na szaro z jakiegoś powodu. Bo musisz sobie zaznaczyć kompasikiem. Jak wejdziesz tam w misję, nie? I masz te dwa questy, to jak naciśniesz okay. Aktywna misja, przełącznik aktywny, ten kompasik, to wtedy masz na żółto. Zrobione, mam, działa. Bo twoja jest bliżej. Mhm, 130 metrów. Tłukłam tu jednego chłopca. Zawsze może coś ciekawego tam wypadnie. Wydarzyć. Jak się coś wydarzy ciekawego, to pewnie. A śmieci. No popatrz. Myślałam, że węgiel w pierwszej chwili. Taki był uciaprany tym. Ja też. Nie żywicą, tylko smołą. No dobra. Ja też myślałam właśnie, że to jakiś kamyczek. Wyszłam z tego. A dobra, to ci teraz już. Zrzut! To trzeba wyjść, co? Tu jest wyjście. Znaczy, ojeny, jak z shiftem wyskoczyłam. Rzucasz mi pałeczkę? Dziękuję. On będzie na... No, on będzie na tym, na kompasie. Super. Lubię zrzuty. Jest tam, leci. Patrz, jak fajnie widać. Czuję, nie widać nic. Biegnę. O tam, gdzie patrzę. Nie, yeah, leci. Chuj, jak daleko. Widzisz? Mhm. Ale w sumie idziemy tam na moją misję, więc... A nie, czekaj. Nie, to jest oddanie ja mojej. Ja mam chyba wrócić do handlarza. Tak, no. Twoja idzie dalej. Zaraz już sobie przełączę. Tamtą stronę. No tak będziemy wracać najwyżej, po zrzucę idziemy. Mhm, myślę, że nie tam powinien może być nam... jedzenie. Dobre by było. Nie powinien nam przepaść. Chyba nie znika. Chyba nie. O, kamperek. To się pewnie nie odnowiło, nie? Bo to jest tak. Co byłyśmy tu? Jeszcze 300 metrów? O ja. To jest praktycznie ta sama lokalizacja, co wcześniej poszłyśmy na ten mały obóz. Tylko ten mały obóz był chyba tam. Nie? Tak, był z tej strony małego tego camp. Tak, tak, tak. Bo pamiętam, że patrzyłam w lewo na ten bazę wojskową. No to jest troszkę na lewo większe. Od bazy. No. Chyba, że to baza wojskowa jest tym questem. No właśnie, patrzę, ale chyba nie. Ale wiesz tak, co, zobaczmy, ile czaszek ma taka baza. Pewnie. 3, dobra. Wiesz, nasz dom ma 2, no, więc jesteśmy jakby trochę do tego przyzwyczajone. Tu na przykład mogą być, nie wiem, psy. A, no nie mówię, takie jak te jakieś inne ptoki. Dzikie stworzenia. To trochę szerzej można by wziąć, żeby gorsze. Nie wyszły na nas. No ten ptak, to mnie powiem, zaskoczył okropnie. Nie spodziewałam się. Nie wiem, jak to się stało, że na tyle, ile oglądałam tę grę, nigdy nie natknęłam się na ptaka. O, domek. No. No i dobra. No i jedna czaszeczka. Elegancko. Ogólnie jest taki trik. Że można na przykład właśnie teraz, zanim rozpoczniesz misję, zlutować ten dom. No, tak myślałam. Jak ty odpalisz misję, to się zresetuje to, nie? No. Jeszcze raz. Tylko, że to jest podwójne lutowanie jednej rzeczy, jednej strefy. Nie. Nie będziemy się w to bawić. Nie, myślę, że nie. Na nagraniach. Myślę, że nie. No to odpalaj. A, ja! Dobra, twoja. Ja odpalam.
piwnicy tu można. No ten samochód w sumie mogę jeszcze raz przeszukać. Drzwi zablokowane. O, akumulatorki. Taśma. Wytwarzanie pojazdów. Chcesz wytwarzać pojazdy? Ty coś tam chyba już wczytałaś na tak, wytwarzanie mam, pojazdów, czy nie? Tak, na wytwarzanie pojazdów mam już. To później ci tam. Dobra. Gdzie to jest wejście? Ja tutaj do piwnicy weszłam. Okej. Okay. Cześć kolego, wiedziałam, że tu będziesz. Ups, o, się wystraszył. Krwawisz? Masz krwawienie, czy nie? Koordynowałabym w sumie... No, ja? Co? Nie, nie, kolega, tutaj rozmawiam z gościem. Kurde, no, no właśnie, miałam się nie dać drapnąć. Cholera. No nie mów, że się dałaś. Nie. Plecak z niego wypadł. Coś mi tu syczy. Elegancko. Oczywiście, że się nie dałam. Co ty? Ale... No to powiem szczerze. Przyczajony był. Otworzyłam drzwi od łazienki. On się nie odzywał, nie ruszał. Zrobiłam krok, zaczęłam otwierać zlew. A on nagle... Idę do ciebie, bo twoje krzyki to mnie też... Nie wiem, czy koło mnie ktoś chodzi, czy nie w takiej sytuacji. Nie wiem, z której strony weszłaś, ale ja wejdę tutaj. Trątem weszłaś? Trątem. No. Muszę sobie poprzerabiać Kurde, w całej kuchni nie ma żarcia? Ale są za to książki kucharskie. O, koniecznie. Panie. Jest jakaś puszka z kocim żarciem, zawsze coś. Pewnie, że tak. Puste. Masz to od razu, jak przy jesteś. To jest to, dobra. Użyj. Ja podniosłam książkę Wytwórz modyfikację do pałki i to będzie twoja pewnie. Dobra. Idę. Jak masz coś... tą puszkę koci karmy. Jak coś to piwnicy nie zrobiłam jeszcze. Mniej na jedzenie niż ja. Dobra. Bardzo możliwe. Nie zrobiłam tej piwnicy jeszcze, bo... Bo mnie twoje wrzaski wystraszyły. Już na górze. Się stresowałaś. Tak. O, a tutaj się chowa. Tu jest jakieś przejście. Jo, schowane rzeczy! Co jest do tej piwnicy? 100 z amunicji... O, jak ładnie znalazłaś. 100 z amunicji, 9 kulek. No, nie wierzę. Narobili mi tylko. I zeszłaś do piwnicy? Mhm. Dobra, bo tam jeszcze ktoś może być, jako co. No, był właśnie. O, rany! Było pół zombie. Tu też znalazłam. Obrzydliwe śmieci. O, to kojarzę właśnie z tej gry. Mogę to nawet naprawić. Takie wyciąganie z pieca rzeczy i tak dalej. To tak. Jest okazja wykorzystać. Nareszcie pochodnie. Kanapka. Co, ciemno? Tutaj było ciemno, no. Nie widziałam, że jest szafka. Fajnie, nie? Ładnie. No chyba... O, zombiaczek. Czekaj, może go z łuku trafię. O, drugi za rogiem. Ała. Zostałam w zadek chyba. Ode mnie? A czemu on biegnie? Nie wiem, jest 14. A ty tu byłaś, dobra. Ale tu też jest w ścianie coś ukryte. Nie szukałaś w ścianie? Nie zauważyłam. Ten dom ma dużo chyba ukrytych takich. Trzeba się dobrze rozglądać. No. W pralce nic nie ma. O! Szkoda. Jakie fajne biuro. Normalnie tak. Przedmioty medyczne. Jakby się ktoś zastanawiał, jak wygląda studio nagraniowe youtubera, proszę bardzo. Jedno biurko, jedna lampka. O, są strzały jednak. To jest gips. Teraz mam gips. Fajnie. Będzie nas złamaną nogę. Może to mi nie jest potrzebne. Mam trochę już zawalony ekwipunek. Ja trochę też, powiem ci. Albo ja podnoszę śmieci i do zebrania. A rzeczywiście masz strzałę w ręce. Czemu? Masz wbitą strzałę w siebie. O, zabierzki tam, zobacz. O, śpią. Zabierz ode mnie, możesz wyjąć ją? Nie, chyba nie. Nie.
strzelę ich z tego. Co to jest? Legendarne części. To jest takie pudełko części po prostu. Służy do tworzenia 6 pancerzy, narzędzi i broni legendarnej. Dobra, te headshoty mi nie weszły. Mówisz? Ja dobiję ich może. Co? Nie marnej amunicji. Więcej nie wychodzi ze ściany? Już jeszcze słyszę. O, może tu na zewnątrz, za tymi drzwiami pewnie jest. Dobra. Teraz się tam jeszcze nie idę. Nie. Nie ma go tam? Nie. O. O, znowu jakaś puszka, to teraz ja. Zdecydowanie słychać, masz rację. Na dachu może być. Tylko gdzie jest wejście jakieś na dach? Czy nie ma tu dużo? Strasznie głośno je słyszę. Ty, ja słyszę. No. Dobra, ja wychodzę na zewnątrz zobaczyć. No weszłam na dach. Na dachu nie ma. Są na dworzu. A. Dwójka, dwójka są na dworzu. A. Trójka, ta już no. Padła? O, trójka. Jeszcze? Kurde, dwa headshoty, chyba headshoty weszły. Ty, i patrz, nie zwróciła to uwagi innych za bardzo. Podoba a, mi się. Kusi są. A tu jest w ogóle jakieś zejście. To do piwnicy tam? A, to było... No, no, no. To tam sobie... jeszcze... Harcze? No jest, rzeczywiście. Gdzie ty jesteś? Gdzieś jeszcze harcz. No. O, tu jest. Nie, to ty. To ja, no. A tu jest pół zombia. A. No dobra, czekaj, ja z, rozbiorę w kieszeni te takie rzeczy, to z krzesła wzięłam na zezłomowanie. No tak, to jest skórzana owika bokserska i jest modyfikacja niszczyciel bunkrów, premia 25% obrażeń zadawanych obiektom z kamienia. Ha! Huh. To może to jest killowanie? A nie, modyfikacja jest napisane, dobra. O, ja buty jakie znalazłam, buty leśnika. Myślę, ale twoje że... mają więcej... Miód musimy znaleźć, wiesz? Mobilność... Co? Czemu? Znowu jesteś ugryziona? Nie, wcale, przecież no bo ja mam miód. Nie dziadnął mnie wcześniej, nie? To poproszę. Podziel się, proszę. No to pytałam się, czy cię zatruł. No mówię, że nie. Dawaj. Masz. Co one tak długo harają? Dziękuję. Co? Aha, bo ja nie zrobiłam questa, bo ja muszę w ogóle znaleźć taką specjalną skrzynkę w tym questie. O rany, nie mów, że ja ją mogłam na przykład podnieść i zepsuć ci questa. Bo nie, ja podniosłam tyle ukrytych skrzynek. Ona jest schowana za telewizorem. A, to z naszego questa. Dobra. Nie, bo tylko ona pokazuje ci na kompasie, gdzie ona jest. A. I tu patrzę, że mnie prowadziło do telewizora nad łóżkiem. To jest telewizor. Był telewizor? No tak... No nie, nie wiem w sumie, nie. Takie nie wiem, co to było. Skrytka. Wyglądał telewizor, jak było w całości. Może to miał być obraz. Dobra, to mamy. To idziemy. To możemy teraz ewentualnie pójść po zrzut. Tak, i wracać do domu. Pewnie. On powie mi się na mapie, no nie? Tak, jest pięknie. Zaznaczony. Super. Idę, idę. O nie. Jak krwawie. O co? Czemu krwawie? Nie patrzysz na te statusy po lewej. Nie, nie krwawie, ostre odwodnienie. Patrzę cały czas, woda, napoje. Pić mi się chce. Kurczę, ja mam na razie zadanie pierwsze, porażka, transport mi wyskoczyło. Dlaczego? No nie wiem właśnie. A ty nie podniosłaś swojej... Ale była pusta. Ty masz wróć do handlarza? Nie, bo ty masz w innym miejscu. Znajdź zapasy White River. Masz wróć do handlarza? I gdzie to pokazuje tego questa? Cele. Wróć do handlarza. Znajdź zapasy mi pokazuje jako nieudane. Chyba w tym domu. Odzyskaj, ale skrzynka była pusta. Ta, co ty ją otwarłaś.
Nie, no mówię, ty masz inną, ty masz w innym miejscu. Taki mały żółty znacznik musiałaś mieć na kompasie, który ci pokazywał, gdzie jest twoja skrzynka. To teraz już nie pokażę. Ja musiałam nie zauważyć zupełnie, bo wydawało mi się, że sprawdziłam kompas i że mi w ogóle skrzynka w oko nie wpadła. I stwierdziłam, a dobra. No nic, to chyba się już nie pojawi, jak wrócę, co? Nie wiem, jak fail wyskoczył, to nie wiem, chyba jak to działa. O, pięknie. A co to teraz, musisz wrócić do handlarza i co? Nie wiem, powiedzieć mu, że ej, byłam, ale tam nie było skrzynki. Zobaczymy. Może jest szansa, że oczywiście było to, ale nie zauważyłam. Uważę. Ja też zapomniałam, że przecież ty masz skrzynkę do podniesienia. Ach, stamina. Ja też nie. 5. Nie mogę go nawet uderzyć. Nie mogę go dziabnąć. Dobra. Chyba mi nie wróci stamina bez napicia się czegoś w ogóle. Czy ja mam coś do picia albo do jedzenia? Ja mam brudną wodę. Możesz spróbować. Może się nie zatrujesz. Może. Ja poważnie. Przeżycie tutaj... Jasne. Z jedzeniem czy piciem jest okropnie beznadziejne. W sensie rozumiem, no początki są trudne, to nie narzekam, że jest gra zła. Fajnie, jak jest trudno. No, napić się mogę, ale mam regenerację wytrzymałości zmniejszoną, to jest ciekawe. O, schoraczki dostałam. O. No nic, dam radę. To nie fajnie. No co, to będą dźwięki przy tym, obrazek jaki jest genialny. A to co to jest? Pięków na zwiększa obrażenia zasięgowe. Woda minus 30, to nie, to my tego nie chcemy. Co ty tam chciałaś zjeść? Jakiś alkohol chyba jest. Uuu, może być, jakby nie było to jest odwodnienie. Rzeczywiście. Ale napiła ci ta woda, czy w sumie nie? Tak, tak, pomogła mi, owszem. Powiem ci, że mało tych pieńków po drodze jest. Jest jakiś jeden. Kocioł. A, szukam miodu. Kurczę, to ten drop spadł na tym biomie ognistym. O, idealnie. Dokładnie, tego nam trzeba. Dajcie wodę. Albo jeść. Ło, dwa zombie, ło! Jak one mnie lubią straszyć. Mam pieniek, ale nie mam staminy, żeby... Ło, co to jest to? O, pójść. Co ja tu zbieram? Nie wiem, później. No cóż. Tam. Mam apteczkę właściwie. O, znalazłeś pieniek, rzeczywiście. Pomóc ci przy nim troszkę? Nie, bo stałam tu przez cały czas i regenerowałam stabilne. Super. Teraz nie wiem, czy ja chyba pójdę tak trochę naokoło jeszcze w tę stronę. Szybkość, i dopiero zaraz tu, się skręci w prawo najwyżej. No. Idzie już. Trochę strach tu skręcać tak wcześnie. Już na takim niskim tym. Chodź, poczekam na ciebie. Ale co to za status? Ja się jeszcze, nie obraźcie się, ale ja się jeszcze uczę statusów i wszystkiego. Wiecie. Jak wejdziesz w tabulator, to wiesz tam, nie? Możesz tak, tak. Sobie zerknąć, jaki masz status. Dlatego mówię, żeby się nie obrażali tutaj nikt z czatów oglądających, że co chwilę wchodzę tam i sobie czytam, co to jest, co. Uczę się. Nie? Wyzwanie wejścia z polanego lasu zostało ukończone. Weź sobie ten trochę tu w prawo. O, no taka też. Czaszka dziwna, taka pół pomarańczowa, pół siwa. Chyba informacja, że tu mogą chodzić te zombie z oczami pomarańczowymi. O, czekaj, pieniek. Jak mi się wydaje. Jest pieniek, dojrzałaś. Nie obraziłabym się na taką informację za każdym razem. Miód? Że? No, że są na przykład tu, będą te, co oczy im świecą. Paskudniki. Fajnie było, jakby nie wychodziły jeszcze. No w ogóle, no nie? Ze swojego biomu. Pam, pam, pam. Już słyszę, ale nie widzę. A tam u góry.
Kurczę, bo z tą staminą, jak wejdziemy w ten biom, nas coś dziwnego napadnie. Jak poczekam chwilę, to mi się załaduje sprinta? Całkiem wysoko, wiesz? Jakbym poczekała tutaj moment, to... Ale to jest jakiś wielki kanion. Może kanion został po dropie? O rany. Nie, nie, o rany. To taki wielki to nie. Dobra, teraz widzę. To jakiś ziomek sobie chodzi. Nie no, dali nam totalnie lokalizację prostą do znalezienia dropa. Już? Okej. Okay. Jeszcze? No, to nie było expa. O, pękła mu czaszka. Wiesz, tutaj trudne zombie. Z pałką na czele. Naprawdę musimy uważać. Wziąć ten drop i lecieć. Masz miejsce w ekwipunku w razie czego, żeby tylko chapnąć Erką i uciekać? 4 mam miejsca. O, to niewiele. Myślisz, że w takim tym będzie coś ekstra na początku? No to niewiele! 94 mam jakby no, co. No, te zrzuty są fajne. Staminki. Też w jakimś kanionie. Gdzie ta skrzynka jest? Kurde. No, damy radę, dobra. Nie jest źle. Okej. Okay. Jest tam ciekawego, było coś? Tak na szybko rzucam okiem. Na pewno pudełko z tymi książkami, które można otworzyć. Co ze 3 wychodzą z niej, czy jakoś tak. A resztę nie wiem, wzięłam i poszłam. Mamy łączony lód jak zwykle, nie? Dobra. Co znaczy łączony? To znaczy, że ty nie wyciągasz osobnego, tylko to co wyciągnę, to jest nasze wspólne. Tak, 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 no. Dobrze. Uuu, śmietnik. O, już tu ładnie zielono. Taśma, dwie taśmy! Pieniek. Tu też jest pieniek, to ja ten też wezmę. Nie pamiętam, kiedyś ostatni raz tak się szłam na taśmę klejącą. W sumie taśmę klejącą to ja lubię. Jest, mam cię. Lubię taśmę klejącą. No w sumie lubię, do wszystkiego dobra. Jak byłam mniejsza i wiesz, człowiek się nie umiał jeszcze posługiwać za bardzo narzędziami, bądź nie miał takich porządnych narzędzi, to ja połowę mebli, jakim ten, to sobie poklejałam kartony. Szafkę na buty. Może inaczej. Narzędziami to ja się posługiwać umiałam, tylko o surowce ciężko. Wiesz, jak mieszkałam w Anglii, w tej kawalerce, to kupić sobie deski, piłę do cięcia i tak dalej, to nie było łatwo. No. Ale no. Posklejać z kartonu w Amazon, wiesz, next day, same day. To było. Tak. Cóż, śmieci... Młotek do gwoździ! I strój górniczy. To nim się chyba o wiele szybciej upgrade'uje rzeczy. Strój górniczy... Też naprawdę. Mi wypadł. Teraz go doczytam, co on tam ma. Ale ci Wielita kręci. A to ty? No... Jedzenie chyba nie. Strój górniczy... Książki możemy, pakiet czasopism otworzyć. Ten maniak technologii to było to, co bierzemy do domu? Dobra, bo my znowu wieczór się zbliża. Chodź, idziemy do niego, oddamy questy. Tu są drzwi z tyłu jakby co. Można od razu wejść. No wiemy, was zawsze chodzę naokoło. Okej, odpal i powiedz, co masz. Jedzenia nie mam jakby co. Mam szczęśliwy szabrownik, tom 4. Ergonomiczny uchwyt, modyfikacja, schemat. A tak to klej i amunicja. A taki bronią białą. No, w sumie bruk, podstawa elektryki, bandaża, amunicja, węgiel. W postapokaliptycznym świecie ołów strącił z piedestału srebro. Podczas szabrowania znajduj więcej ołowiu. Ja bym wzięła te bandaże. Pewnie. W drugim questie mam placek z jagodami. Pięknie. Zwiększa poręczność łuków o 10. Zmniejsza wytrzymałość wykorzystywaną na ataki bronią białą, czyli... Okej. Okay. I zwiększa poręczność łuków. To jest schemat, modyfikacja. Może to wezmę. Okej. Okay. Jak ty stoisz z najedzeniem? Na jedzeniem jeszcze nie najgorzej. Pić jestem na zero. Ale znalazłam sok nie z Yuki. Nie ma picia, a ten placek może... nie daje picia. Mam sok z Yuki, wiesz? Wezmę sobie. Znalazłam. Daję 30 do napojenia, więc...
Już dobrze będzie. Lepiej niż wcześniej. No, bo ja już teraz ja umieram z pragnienia, to wiesz co, ja od niego kupię chyba w ogóle wodę, bo za quest dostaję mi pieniądze, więc ja je mam 400. Przeznaczę na... Tu są jeszcze automaty, w automatach też można, tak? Herbata, tak, no. Sok, smoothie... Sok z Yuki daje 30 nawodnienia, a kosztuje 204 monety. Eliksir na ukrycie 20 woda kosztuje. A ile daje nawodnienia? Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jakie teksty on wali w ogóle ten rek. Trochę tak, ale powiem ci, trochę żyję w panice w tej grze, że trzeba już jechać do domu albo tu. Ile daje woda nawodnienia? Woda daje 20 nawodnienia i daje 120 kosztuje. To taniej chyba więc wyjdzie się bardziej woda. Opłaca. Tu jest jeszcze jedzenie. Puszka rosu, puszka chili, racja kurczaka, baton. Jak masz przy sobie te pieniądze takie papierowe, to możesz mu je sprzedać, bo one są tylko i wyłącznie po to. A, to nie mam, zostały w bazie. Puszka chili, ale to nie daje wcale takiego... Można ją ugotować? Ale co? Puszkę, zupę na przykład, rosół w puszce, czy groszek w puszce. Mm-mm. Nie, to mają małe. To masz takie właśnie, że jesz od razu. 15. 15. Nic nie daje więcej? To są takie, co dają bonusy, obrażenia w zwarciu i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Są pieniędzy nie ma? Więcej? On ma wodę przy sobie? Yeah. A, kupiłam już całą. Chcesz jeszcze? Ja ci dam. Nie, nie, ja ci dam tą wodę. Spoko. Bo ja sobie wypiłam dwie, to też masz dwie. A nie, bo ja mam teraz w plecaku zacie... A nie, czekaj, przerzucę sobie tu. Nie wiem, czy tego nie dać tobie do nauczenia się zamiast sobie. Młotek do gwoździ jest ciekawy, on jest jako broń? Nie, on jest jako siekierka jakby. Znaczy ona jest młotek jest do ulepszania rzeczy, jak naprawy klikasz. Bo czasami później jak ulepszasz, to na przykład jeden blok potrzebuje, nie wiem, 4 czy 6 uderzeń siekierką. A taki młotek na przykład wystarczy, że uderzysz raz albo dwa razy. Jak ulepszasz cały dom, tak. No to po prostu jest to o wiele szybciej. 21 jest. Jakby chodzenie. Za 720 w ogóle jest... A masz jakieś pieniądze? Mam przy sobie 40. A nie, tych papierowych? Okay. Nie mam. Nie, 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 tych monet. Takich monet. Pieniędzy. 40. Żeton z kasyna księcia. 40. Co masz pieniądze z misji? Co domu? Ty kupiłaś? W domu zostawiłam przez przypadek. Wypakowałam się całkiem. A teraz nie oddawałaś... Aha, bo ty nie zrobiłaś tego questa. Oddałam, dostałam, ale kupiłam sobie jedzenie. Kupiłam sobie jedzenie. Tu mamy 15 tych papierowych pieniążków, jak coś. 21, ja bym poszła do domu. No to na dom. Na dom. Jak zwykle poszłam z tej strony. Jeszcze wezmę ze skrzynki to, co mogę. No, ja się już nie zmieszczę. Właśnie dlatego tam nie brałam. Dobrze jest. Chodzimy przez takie góry. Świetna. No. Nie musimy, możemy iść drogą tak każdym naprawdę. Każdym razem. Możemy iść drogą i minąć na ten około. Dom, który nas... No tak częściowo naokoło. Ten dom, co się do nas zraził, nas się wziął. Kurczę, ja chyba nie dobiegnę do 10. Ja chyba też nie. To moją staminą. Pół godziny została, tam jeszcze jest kawałek tak naprawdę obok do przebiegnięcia. O, tu sobie zjadę fajnie. Ziu. Też mam staminy. Co prawda jakby postała w miejscu, to mi się załaduje do połowy przynajmniej. 109 mam teraz staminy. Ale... No nie mogę stać w miejscu. Ale? No nie mogę stać w miejscu. 10 nas zostanie. Kamienie.
Zdrowie i wytrzymałość regenerują się wolniej. No, to ty nie powiesz. Wstyd patrzę się moje statystyki. Co ty nie powiesz, gro? No nie. Brak wytrzymałości, to też odkrycie. 15 minut. Może zdążę. Może zdążę. Ty jesteś przede mną 50 metrów. Dej. Go, 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 go. Może jednak trzeba tą regenerację podczas sprintu wykupić, bo jednak i tak cały czas sprintujemy. Ja mam chyba wykupioną. No właśnie, ja jej nie brałam, ale chyba muszę. Nie czuję tej różnicy za bardzo, chyba że już nie pamiętam. No 10% to nie jest tak dużo, jak nie patrzysz się. Błotnista woda jedna wyszła z tego. Z rosy? Czyli działa w środku? Działa w środku. No, jak tam? Patrz, zdążyłaś co do sekundy chyba. Nieźle. No. Powiedz nam, coś nam podoba. Teraz ja muszę zobaczyć tutaj. Jak to się tak... Czemu nie można wody robić? Jak się wodę przygotowuje? Mąka ogólnie. Nie wkładało tutaj? No, moją wodę mogę się napić wody przecież. Do... I... Bo... Woda, ugotuj. O. To... A masz tą butnistą wodę, co ci dałam może? Nie, ja ją wypiłam od razu wtedy, bo ja byłam na zero. A, bo tu są napoje, ja byłam w zakładce żywność, jaka ze mnie sierota. Czekaj, ja tutaj próbuję dostakować rzeczy. Co jest jeszcze z jedzenia? W kieszeni? Chyba nic. Masz, baw się dobrze. Idę dalej. Ja w ognisku jestem. A, okej. Okay. Dobra, dalej. Ja mam tu fajnie. No dobrze. Ta, tam było inne. Żarełko. Niż to, co my tutaj mamy. Mamy brudnej wody, aż 9 w tym. Super. No się tam to tu, bo teraz nie wiem, czy to było moje. Ja się gotuję. Pewnie. O czym mówisz? A, tak do siebie w sumie. Stakuję rzeczy. Taśma była w tej nieopisanej. A ty wiesz, że masz guzik, nie? Tak. Dobrze. Tu są moje pieniądze. Widzisz? Żeton z kasyna. 1500 monet. Chcesz sobie wziąć? A nie, to zostało, bo moje też się tam odkładają. A, no to dobra. Dlatego mamy te nasze. Wytrych, a taśma klejąca chyba też tu była, prawda? Tu co monety? Bo nie mamy, więc się nie dostakuje. Ja taśma klejąca do normalnej skrzynki. Bo to jest normalny surowiec do tworzenia rzeczy. Ja bym to trzymała w normalnej skrzynce. Czyli tej nieopisanej. No. Napiszmy na niej cokolwiek. Cokolwiek korle to cokolwiek jest skrzynka. Cokolwiek korle, no. Trzeba ją opisać. Gdzie się opisuje skrzynkę? A co to jest? Modyfikacja odrzucająca? Wytwórz modyfikację do pałki z paralizatorem. Aha. Dobra, chcesz broń. To? Zmniejsza wytrzymałość wykorzystywaną na ataki bronią białą o 10% zwiększa poręczność łuków. Ale to jest schemat na modyfikację. No, do coś broni. Tam było. Amunicja. Moje już nie ma, to broń też w sumie. A te owiki? Gdzie one wskoczyły? Modyfikacja. A gdzie one wskoczyły, te owiki? Które owiki? A, owiki! No to serskie. A, miałaś je przy sobie, tak? To tak, mam jeszcze jedne, tylko... Wdajcie do skrzynki, bo nacisnęłam wyposaż. Masz tu jeszcze... Ale nie widzę. Broń i amunicja. Gdzie dać młotek? No właśnie musimy zrobić jakąś skrzynkę na narzędzia. No tu jest wolna jedna, tu jest wolna druga. Narzędzia mogą być z blokami. Mamy tu bloki wrzucone. A nie, nacisnąłam wyposaż i mi wskoczył na pasek. What? What? Aha, bo ty musisz mieć...
One są jako chyba broń albo coś takiego, no, owieki bokserskie. To jest jako broń, to na pasek wskakuje, spada. Nie? Dobra, otworzyłam skrzynkę z tymi, z książeczkami i wyskoczyło mi 6 aż książek, po 2. Jedna to jest rozwinięcie pancerzy, to jest moja, to używam 2 od razu. Druga to jest umiejętność wytwarzania narzędzi do odzysku. Kto miał? To są narzędzia? Te podnarzędzia, to ja robię tak samo? A bierz ze wszystkie narzędzia. Pewnie. I przedmioty medyczne. Czy ty miałeś przedmioty medyczne? Tak. To masz przy modyfikacjach, ci wrzucę pod... Chciałam, żebyś zobaczyła jeszcze pancerz tutaj jest. Ten, co podniosłam, strój górnika. A gdzie wrzuciłaś? Modyfikacje elektryka. Tak, pod ręką, żebyś miała, chciałam ci dać. Dobra. Miło się grało, zapadła noc. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ładniki. Pa, pa. Bye.